No dzisiaj to miejsce, które znalazłam pierwsze, to widzieliśmy, nie działa dzisiaj. Picie kawy to jest taki jeden z rytuałów przedstartowych? Generalnie chyba takim moim większym rytuałem jest to, że gdzieś tam zawsze jak jestem w jakimś takim większym mieście, czy to europejskim, czy no nie wiem, gdziekolwiek jestem na świecie, to zawsze szukam jakiejś fajnej kawiarni i próbuję kawy z ich miejsca. No dzisiaj to miejsce, które znalazłam pierwsze, to widzieliśmy, nie działa dzisiaj. Miłośniczka kawy Anna Kiełbasińska i jej ulubiona knajpa. To nie jest mała woda. Znajdę sobie, jak gdzieś jeżdżę, to potem przyjeżdżam godzinę na przykład i okazuje się, że jest zamknięte. Nie zdecydowałaś się na kawę po turecku jednak, mimo wszystko. Wydaje mi się, że chyba nie do końca jestem fanką tego typu kawy. I też nie chcę sobie jakoś tak ryzykować i kombinować przed samymi zawodami, więc skoczyło się na flat white, ale też lubię zwykłą czarną kawę, ale dzisiaj flat white. Nowe smaki, sposoby mielenia, to jest coś, co Cię kręci, co zgłębiasz ten temat? Tak, znaczy już myślę, że teraz nie mam aż takiego bzika, jak miałam jeszcze, nie wiem, chociażby 2 lata temu. Teraz już gdzieś tam złapałam, co lubię, czego nie lubię i staram się tak, powiem, to robić, tak działać. Natomiast to jest tak, za każdym razem jak kupię jakieś inne ziarna, to trzeba najpierw dojść do tego, jak je robić, żeby najlepiej smakowały, więc musisz zawsze jakby trochę pokombinować z mieleniem, z zaparzaniem, z czasem zaparzania, z temperaturą wody. No ale to zawsze tak, nie wiem, pierwsze 2-3 kubki, zwłaszcza takiej kawy przelewowej, to jest zawsze trochę na test. I dopiero potem już jak wiem, jaki jest przepis na to, na te ziarna, to już potem się go trzymam. Jest już ochota? Jest. Zwłaszcza na dół chyba. Na co? Chyba na dół. Nie, to wydaje się, że to jest pistacja. Nie, ta jest pistacja. No to próbujemy. Wow. Ania, z jakimi nadziejami do Stambułu przyjechałaś? No wiesz co, nie będę tutaj czarować, że z medalowymi. Znaczy w sensie to jest oczywiste, że z takimi. Ale wiesz, no to jest tylko sport, także nigdy nie wiadomo, jak to się skończy, ale no raczej wiesz, no myślę, że trzeba liczyć na to, nawet nie na jeden medal, ale pewnie fajnie by było na 2.